Wyznacz dziedzinę i miejsce zerowe funkcji f od x równa się pierwiastek z 4x plus 12 przez x kwadrat minus 9. Zaczniemy od wyznaczenia dziedziny funkcji. Wyznaczając dziedzinę funkcji, zwracamy uwagę na trzy przypadki. Pierwszy przypadek to taki, kiedy coś znajduje się w mianowniku. Wyrażenie w mianowniku nie może być zerem. Nie wolno nam dzielić przez zero. Drugi przypadek, jeśli mamy jakieś wyrażenie pod pierwiastkiem parzystego stopnia. Ja zostawię tylko pierwiastek drugiego stopnia, gdyż z reguły z takim mamy do czynienia. To, co jest pod pierwiastkiem parzystego stopnia, musi być liczbą większą lub równą 0. I trzeci przypadek, kiedy jednocześnie coś jest pod pierwiastkiem i w mianowniku. Oczywiście pod pierwiastkiem parzystego stopnia. Takie wyrażenie, po pierwsze, nie może być zerem, po drugie, musi być większe bądź równe 0. Z tego wynika, że musi być większe od 0. Zobaczmy, z czym mamy do czynienia w przypadku naszej funkcji f od x. W pierwszym przypadku sprawdzamy, czy mamy coś w mianowniku. Oczywiście mamy wyrażenie x kwadrat minus 9, czyli zapiszmy, że to wyrażenie nie może być zerem. Drugi przypadek, jeśli mamy coś pod pierwiastkiem w liczniku. Również u nas mamy do czynienia z takim przypadkiem, czyli to, co jest pod pierwiastkiem, musi być większe lub równe 0. Czyli 4x plus 12 musi być większe lub równe 0. Rozwiążmy dwie takie nierówności. W tym wypadku rozwiązujemy to tak, jakby to było zwykłe równanie, przy czym za każdym razem znak równa się przekreślamy. Możemy wykorzystać tu wzór stłuconego mnożenia. A kwadrat minus b kwadrat równa się a minus b razy a plus b. X kwadrat to jest nasze a kwadrat, więc samo a wynosi x. B kwadrat u nas wynosi 9, czyli samo b wynosi 3. Rozbijmy to na dwa nawiasy. Aby wyrażenie wynosiło 0, ile o czym wynosił 0, to przynajmniej jeden z czynników musi wynosić 0. Czyli albo wyrażenie x minus 3 jest zerem, u nas znak równa się przekreślamy, albo wyrażenie x plus 3 jest zerem, przekreślamy. Stąd dostajemy, że x jest różny od trójki, a stąd, że x jest różny od minus trójki. Teraz rozwiążmy naszą nierówność. 12 przeniesiemy na drugą stronę nierówności, czyli mamy 4x jest większe bądź równe minus 12 i podzielmy obustronnie przez 4, czyli dostaniemy, że x jest większe bądź równe minus 3. Narysujmy ten przedział na osi, zaznaczamy liczbę minus 3. Nasze x są większe lub równe od minus 3. Ponieważ mogą być równe, to mamy kółeczko zamalowane i x są większe, czyli idziemy w prawą stronę. Musimy zwrócić uwagę, że z tego przedziału musimy wyrzucić trójkę i minus trójkę. Z tego wynika, że nasze kółko jednak będzie otwarte, czyli minus trójka nie należy do dziedziny i w trójce również będzie kółeczko otwarte. Stąd dostaniemy, że dziedzina funkcji to jest przedział otwarty od minus 3 do nieskończoności z wykluczeniem liczby 3. Teraz wyznaczymy miejsca zerowe funkcji f od x. Wiemy, że miejsce zerowe to taki x, dla którego f od x jest zerem. Zapiszmy więc. F od x ma wynosić 0. Podstawmy w miejsce f od x wyrażenie na naszą funkcję, czyli mamy pierwiastek z 4x plus 12 przez x kwadrat minus 9 ma wynosić 0. Najpierw zastanówmy się, kiedy ułamek będzie zerem. Ułamek jest wtedy zerem, gdy jego licznik jest zerem, więc sam licznik możemy przyrównać do zera. Teraz zastanówmy się, kiedy pierwiastek będzie zerem. Pierwiastek z jakiej liczby daje 0? Oczywiście pierwiastek z zera, czyli to, co mamy pod pierwiastkiem, również musi być zerem.
teraz należy rozwiązać równanie, czyli 12 przenieśmy na prawą stronę. Tu mamy 4x równa się minus 12 i dzielimy obustronnie przez 4, czyli x wynosi minus 3. Teraz należy sprawdzić, czy otrzymany x leży w dziedzinie funkcji. Widzimy, że dziedzina funkcji to jest przedział od minus 3 otwartego do nieskończoności z wykluczeniem trójki. Ponieważ nasz x podejrzany o to, że jest miejscem zerowym, wynosi minus 3, a minus trójka nie leży w tym przedziale, ta funkcja nie posiada miejsca zerowego. Czyli miejsce zerowe należy do zbioru pustego. Jest brak miejsc zerowych.